Witam w autorskim podcaście na celowniku. Rozmawiać będziemy o bezpieczeństwie, terroryzmie, służbach specjalnych, polityce międzynarodowej oraz nauce. Będziemy się spotykać najczęściej jak to tylko możliwe. W ramach audycji usłyszycie Państwo komentarze i wykłady, a także rozmowy z zaproszonymi gośćmi. Zapraszam do stałego obserwowania podcastu. Przy mikrofonach. Artur Dubiel i jego nacelowniku. Oraz oczywiście kapitan w stanie spoczynku, jak sam podkreśla, Piotr Herman, czyli szpiegul.pl oraz okiem służb specjalnych. Tak jest OSS. To ja. Dokładnie. Czyli tak naprawdę smutni panowie dwaj, tym razem drugi odcinek naszego minicyklu. Miał wyjść, co prawda, jakiś miesiąc temu. Niestety nam się trochę sprawy poprzesuwały, ale tematów przez to się pierwsze namnożyło. No tematów się namnożyło, a poza tym to tak fajnie co 20. odcinek wpadać. Nie, no przesadziłeś, 10. Tak. E, tak, w 25. odcinku nagrywaliśmy się w pierwszym naszym odcinku naszego mini, mini czy podcyklu, zwał jak zwał. Teraz będziemy w połowie, w połowie czwartej dziesiątki, tak naprawdę, więc będzie tam różnicy 10 mniej więcej. Ale... ale to tylko pokazuje dynamikę rozwoju Twojego podcastu na celowniku. I vice versa, kłaniając się nisko. Kłaniając się. <laughs> tak. Piotrze, dlaczego właściwie też do tej rozmowy naszej dzisiejszej dojdzie? No, jakby nie patrzeć, zainspirowałem się w pewien sposób w Twoim odcinkiem, dokładnie 61 podcastu Okiem Słów Specjalnych. Mówiłeś i pisałeś przy okazji o różnicach w dezinformacji i decepcji. I w mojej głowie gdzieś tam się nie tyle zrodziło, co przypomniało, że bardzo często podkreślam, że musimy być precyzyjni w swoim przekazie, nie tylko na polu naukowym, ale i w świecie służb przy omawiając też ten służb, no, analizując go, jakby nie patrzeć też pod kątem naukowym, chociaż przynajmniej w części. I zauważyłem, że bardzo często niestety mamy problemy i rozbieżności w pojmowaniu pojęć, co uwidoczniłeś doskonale. W swoim odcinku do odsłuchania, którego Państwa serdecznie zapraszam, bo jest ja warte poświęcenia swojego czasu, zdecydowanie. I dzisiaj na pewno wiele takich kwestii, które są bardzo często mylone, są problemami i nie tylko w odbiorze i można się zastanawiać, dlaczego o tym za chwilę ale jak się okaże w naszej rozmowie, takich zestawień bo nie tylko dezinformacja i decepcja będzie zdecydowanie więcej. Będzie zdecydowanie więcej. Ja ci powiem też taką ciekawostkę, bo to fajnie jest, że ty się zainspirowałeś ostatnim moim odcinkiem podcastu OSS. A jednocześnie, ostatni odcinek OSS powstał dlatego, że nasza pierwsza rozmowa w ramach cyklu Smutnych Panów Dwóch poruszyła kilka tematów, o których ludzie do mnie pisali w mailach, a czasami tam w czatach tam kilka było, ale oni zazwyczaj do mnie piszą w mailach. I właśnie tam było tyle zapytań, że ja to wszystko wziąłem i zebrałem, troszeczkę oczywiście dodając treści, i wyszedł ten odcinek ostatni. Także ostatni mój odcinek był zainspirowany pierwszym naszym wspólnym odcinkiem naszego cyklu, a teraz drugi odcinek jest zainspirowany tamtym odcinkiem. To widzisz taki łańcuszek zdarzeń. <laughs> dot, to dot. Czekaj, czekaj, czy my się czasem, aby nie rozwijamy? Może być, może być. Najfajniejsze w tym wszystkim jest to, że to, co my. Tworzymy i przekazujemy ludziom w tej chwili, to jest coś, o co ci ludzie pytają i czego ludzie chcą. Bo to oni pytają, czyli jest interakcja. My mamy do czynienia z mediami społecznościowymi i to jest odkrycie dwóch dziadków. Ja nie wiem, czy ja tego chcę, bo powiem szczerze, ostatnio widziałem wpis Gosi Fraser. Nie wiem, czy akurat to widziałeś, nie pamiętam już, w którym medium. A szczerze, powoli też mam ich dosyć i stwierdziła sama, że no chyba chce się odciąć tak naprawdę od tego świata i tak sobie przeanalizowałem, przemyślałem to i stwierdziłem, że kurczę, chyba mam podobnie, bo nie idzie, to, nie idzie to w dobrą stronę niestety, a oczywiście też było nawiązanie do świata metaversum, który być może to wszystko, co teraz ma miejsce w tych mediach społecznościowych jest po to, żeby może na swój sposób nas do nich też zniechęcić, tak trochę paradoks, ale właśnie po to, żebyśmy chętnie przeszli do czegoś nowego w cudzysłowie, lepszego. Lepszego i ludzkim językiem. Ja na to zwracam bardzo uwagę, żeby to wszystko było A, ludzkim tylko językiem. Tylko ja nie mam, tylko Piotrze, ja nie mam nadziei co do metaversum, także niestety mam nastawienie dość sceptyczne, żeby, żeby była jasność. Dobra, Piotr, parę przykładów jeszcze, tak naprawdę, mylonych pojęć. Co mi się na pewno nasuwa i jest połową tego, co poruszałeś w odcinku? Fake news i dezinformacja. No, że tak powiem, moje ulubione i co doprowadzało mnie do pewnej nerwicy. Politycy bardzo chętnie sobie nadużywali i na swój sposób dalej nadużywają tych pojęć. Wszystko, co jest niewygodne, no to lubią się tym zasłaniać. Całkowicie niepojmowane przez większość niestety odbiorców są także różnice w pojęciach, takich jak operacje informacyjne, a operacje psychologiczne. Wskaż mi, ile znasz osób, poza tymi, które być może zawodowo, gdzieś tam koło tego, że tak powiem, się znajdowały. I rozumieją różnicę w komunikacji strategicznej a strategii komunikacyjnej. Dalej, też, co poruszałeś w swoim podcaście we wcześniejszym odcinku: niejawni i nielegalni, tak? Mhm. Dalej jakby nie patrzeć, co jeszcze mamy? No kwestie w ogóle poziomów we wszelkich systemach, całkowicie nierozumiane i, i mylone, I, i, i tak sobie myślę, że może tą naszą dzisiejszą rozmową de facto o służbach specjalnych znowu. No tak, tak, no tak na tym się znam. No, i, i trzeba będzie się odnieść do katalogów interesów państwa, do pewnych przewag, do pewnych szans, zagrożeń, modeli, również i tych nowych, do koordynacji nadzoru, kontroli, decyzyjności i, i paru innych rzeczy, bo w ogóle trzeba by się zastanowić, bo Piotr, no po, po co właściwie są służby specjalne? Bo chyba nie wszyscy to rozumieją i przez Zdecydowane upraszczanie, jeśli chodzi o podział, czyli że mamy służby cywilne i wojskowe i mamy wywiad konwywiad no bo taki podział niestety w świecie, no dobra, w społeczeństwie funkcjonuje. No to taki podział uproszczony i właściwie nieprawdziwy powoduje niestety to, że nie rozumiemy tak, jak powinniśmy rozumieć, właśnie roli służb specjalnych. I w ogóle ich miejsca w całym, w całym systemie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo ogólnie. Wiesz co, w tym wszystkim, co powiedziałeś, to tak, jeżeli ktokolwiek jeszcze miał wątpliwości, o czym będziemy rozmawiać, to już nie ma. No ja mam nadzieję. E jeśli chce tego słuchać, to będzie. Jeżeli nie chce, to już, już nam uciekł. Do widzenia. Do widzenia tym, tym którzy, którzy nie są zainteresowani, bo naprawdę nie ma co czasu tracić. Natomiast tak, poruszyłeś. jeszcze no poczekaj, poczekaj czołem, że tak powiem, bo pewnie paru mądrowych już uciekło, bo będą wkurzeni tym, co powiemy. No może być. <laughs> no, może być. Ale mam nadzieję, że będą wkurzeni, dlatego że zrozumieją, o czym jest mowa. I teraz tak. <laughs> Ale złośliwy się zrobił. Nie, no pół żartem, pół serio, dobra. Pół żartem, pół serio. Nie, no poruszyłeś już taką masę tematów, że ja na, naprawdę nie wiem, w co ręce włożyć, od czego by tu zacząć. No, myślę, że rola i miejsce służb specjalnych, po co są tak naprawdę i w którym miejscu, żebyśmy w ogóle zrozumieli, bo mamy do czynienia niestety i to, żeby była jasność i nie będziemy uderzać jakby w dzisiejsze, dziś, tylko również w czasy, które, które już traktujemy jako przeszłość, gdzie nie każdy i nie wszędzie chciał rozumieć tę rolę. Mówię tu oczywiście także o świecie polityki, bo przecież służby specjalne, jako takie decyzyjne, nie są w jakim znaczeniu, bo to A jest... w takim znaczeniu, że jak służby specjalne zdobędą informacje, które ich interesuje, do tego dokonają odpowiedniej analizy i przygotują raport, to na podstawie jego to nie one podejmują pewne decyzje. Tylko no, trafiają. To, to, na wiesz, samo to, wyżej. Dobra, to fajny punkt wyjścia. Bo to oznacza, że służby specjalne z jednej strony są emanacją państwa. Ja to cały czas powtarzam, mm -hmm. czyli są takie, jak w całe struktury państwowe. Po drugie, są częścią administracji państwowej, są częścią państwa. One nie są państwem same w sobie. Piotrze, tylko ja tutaj już muszę. Są. Tak, tylko muszę wejść zdanie. Bo tak. Jak sama nazwa wskazuje, są służbami, czyli służą. No jest tutaj forma służebności. Ale nie wiem, czy właściwym słowem by nie było, i tu nie chodzi o to, żebym ci jakąś uwagę zwracał, tylko to też chciałbym podkreślić i się zapytać o twoje zdanie. Czy by na pewno administracji, która z zasady nam się wydaje cywilna, czy być może jednak aparatu? Nie wiem, czy to, wiesz co, bo teraz tak, czy to jest istotne dla przeciętnego mhm. człowieka, bo mhm. dla niego chyba w tej chwili robimy, wiesz? Okej. Okay. Dobra. Teraz dla przeciętnego człowieka wydaje mi się, osoby zainteresowanej służbami, to osoba, taka stawia znak równości pomiędzy aparatem a administracją. Lećmy dalej. Tak mi się wydaje po prostu. I, po, i szczerze mówiąc, ja bym to zostawił na, na rozważania akademickie, które, mhm. naukowe, które są bardzo ważne, które gdzieś tam szczątkowo są dokonywane. W Polsce ja mówię, bo ja mówię o sytuacji w Polsce i, i, i są pasjonaci, którzy jakoś to próbują. Próbują do tego dojść i, i próbują to rozgryźć. Dobra, to wróćmy do tego biurka, na które trafił ten, ten raport, jako tego no, no, Jeżeli nawet raport trafia na biurko, zakładając, że spełnia wszelkie, wszelkie kryteria. Najważniejsze kryterium takiego raportu, czy on trafia o czasie? Czy to nie jest przypadkiem tak, że wywiad coś zdobył, ale już trzy tygodnie temu ambasador przekazał niemal dokładnie to samo i w dodatku nie było to opatrzone klauzulą tajności. No tak. Ale o co mi chodzi, tutaj bardzo bym chciał, żebyśmy jednak podkreślili, no chyba że się z tym nie zgadzasz, że jednak, tak jak powiedziałem, rola służb i miejsce, bo jednak decyzję ktoś podejmie. Pamiętajmy, że przez decyzję będziemy tutaj rozumieć i podjęcie pewnej decyzji, jak i jej ewentualne zaniechanie, tak? Wiesz co, jeśli chodzi o służby specjalne, co należy do ich zadań? Do ich zadań należy zapewnienie Bezpieczeństwa państwa w tym zakresie, który dotyczy tych konkretnych służb. To jest bardzo ogólne. Przeokrutnie. Przeokrutnie, ale już nas zawęża do kwestii bezpieczeństwa. Przy czym, oczywiście, to można bardzo różnie rozumieć bezpieczeństwo, tak? I teraz o co chodzi? Chodzi zarówno o bezpieczeństwo fizyczne, jak i bezpieczeństwo informacyjne, jak i bezpieczeństwo operacyjne, jak i o wszelkiego rodzaju aktywne działania. I tu mam na myśli te tak zwane manipulacyjne metody pracy operacyjnej, a także penetrowanie obcych służb specjalnych. No bo to jest ta klasyczna rzecz, jeśli chodzi, czyli zwalczanie służb specjalnych, natomiast ich penetracja już taką klasyczną wcale nie jest. Piotr, ale ja ucieknę trochę znowu do przodu. Piotr, no nie przez przypadek użyłem tak naprawdę sformułowania katalog interesów państwa, bo tak naprawdę jakby istota funkcjonowania służb z niego wynika. I ja czasem mam takie obawy, że służby schodzą w pewnych swoich zadaniach trochę niżej i realizują teoretycznie swoje zadania, jakby nie patrzeć ustawowe, bo one mm -hmm. też, też korelują przecież z tymże katalogiem, ale jednak schodzą coraz, coraz, coraz niżej i zapominają o pewnej większej misji, o pewnym wspólnym celu, bo przecież będziemy mówić o systemie służb specjalnych, gdzie skoro mamy system, to mamy też pewne poziomy działania. I czy nie schodzimy właśnie coraz niżej w tym poziomie, a zapominamy o tym, co jest wyżej i o tym, że każda ze służb przecież ten cel jakby wspólny i kierunek działania ma dokładnie ten sam. Już widzę, że troszeczkę nam się rozbiegła nasza rozmowa, dlatego że ja mówiłem o kwestiach bardziej teoretycznych, to tobie chodzi no. o to, jak to jest w praktyce, jak to wygląda. To znaczy, to wiesz co, nie, chcę wskazać w pewien sposób, że problem mamy i w samych służbach, i około służb. Że kiedy praca, często niedoceniana też, którą służby wykonują, niestety w pewien sposób może zostać też zmarnowana. Kiedy trafia na te słynne biurko jedno czy drugie, nie? No to, no, to na pewno, ale widzisz, to jest tylko jedna kwestia, kwestia dotycząca pracy informacyjnej, informowania decydentów państwowych o czymś, a nie do tego tylko sprowadza się praca służby. Ale że broń Boże. Więc w tym zakresie może się rozjeżdżać. Widzisz, problem polega na tym, chyba tak mi się wydaje, czy ludzie, czy funkcjonariusze służb specjalnych rozumieją, na jakim poziomie zarządzania, na jakim poziomie decydowania prowadzone są poszczególne działania i przekazywane informowanie, dystrybucja ich wyników. To znaczy, no tutaj trzeba byłoby powiedzieć o strategicznej, no właśnie takich trochę kwestii teoretycznych, o strategicznej uh -huh. piramidzie dowodzenia. Uh -huh. Także mamy cztery takie poziomy. Poziom najwyższy ideologiczny, później strategiczny, później mamy poziom operacyjny i na samym dole mamy poziom taktyczny. Jest to strategiczna piramida dowodzenia. Ona zdecydowanie różni się od strategicznej piramidy zarządzania, która jest w biznesie. I dlatego to, co ja teraz mówię, nie przykładamy w ogóle do sfery biznesu. W ogóle. To jest sfera militarna, gdzie mamy poziom ideologiczny, strategiczny, operacyjny i na samym dole taktyczny. I teraz tak. Piotrze wejdę w zdanie, dosłownie z jednym zdaniem. Zobacz, jak ona jest zbieżna, jest ta piramida, tak naprawdę z poziomami w ogóle w jakimkolwiek systemie, w tym przypadku w systemie słów specjalnych, tak? Bo właściwie trzy te elementy z czterech się pokrywają z tym, nie. <słuch> mm -hmm. I jest taka ciekawostka, że. No nie wiem właśnie, czy zbyt szczegółowo nie będę mówił. W każdym razie w służbach specjalnych, w służbach specjalnych, cywilnych, żeby było, bo w wojskowych w wojskowych jednak przestrzega się strategicznej piramidy dowodzenia, natomiast biznesowa strategiczna piramida zarządzania ma odwrócone dwa dolne tak. poziomy. Poziom taktyczny staje się operacyjnym, poziom operacyjny nazywany jest taktycznym. I zobacz też, jako ciekawostka znowu wejdę w zdanie. Dokładnie to samo ma miejsce z systemami, jak będziesz rozmawiał na przykład z ekonomistami. Oni powiedzą, że operacyjny nie jest po środku, tylko na dole, a taktyczny jest po środku. Właśnie pośrodku. dlatego ja Ci mówię, że strategiczna piramida zarządzania, ona występuje w biznesie we, tak, w sferze tak, ekonomii. Tak, dokładnie. Natomiast piramid, strategiczna piramida dowodzenia, to jest ta pierwotna, ona wynika z armii, ze systemów militarnych. I, I ona tam jest w ten sposób, gdzie kiedyś nawet ja nie wiem, czy to w Klausewiczu jest, czy czy jest poziom strategiczny i poziom taktyczny. Nie wiem, czy tam występuje w ogóle poziom operacyjny, bo to coś później powstało, a że teraz jest coś Jak się pomiędzy... zastrzeliłeś, mów dalej, a ja sięgam ręką do biblioteczki. No okej, okay. bo ja nie mam tej pewności, czy to już u Klausewica było, coś mi się wydaje, że u niego nie było poziomu operacyjnego, że to się jednak pojawiło nieco później. Ale to jest nieistotne, bo to są kwestie historyczne. Natomiast wróćmy do tego, czemu ta piramida. Poziom ideologiczny jest poziomem załatwionym dla wszelkich służb, czy nawet dla wojska. Dlatego, że w przypadku państwa demokratycznego, państwa prawa, państwa konstytucyjnego, poziom ideologiczny to są wszelkie zapisy, które znajdują się w konstytucji oraz w ustawach, które regulują działanie danej instytucji. Tutaj nie ma wiele co dumać, ponieważ i z konstytucji, i z tych normatywów, no wysokich normatywów, to są akty prawne rzędu ustaw przecież, wyciągamy dokładnie misje, wyciągamy cele strategiczne, nad tym się nie zastanawiamy, tak jak w biznesie, czyli poziom strategiczny jest załatwiany niejako od razu. W tej chwili mamy ustawy, ustawa o na przykład ABW i AW. I tam jest jasno powiedziane, co należy do zadań, co jest celem istnienia w ogóle tych instytucji. Przy czym przypominam, że to jest tak skonstruowane i dlatego to są centralne organy administracji państwowej, a nie naczelne, że tam jest mowa o szefie, szefie ABW, szefie AW i to im, oni mają aparat do tego, żeby wykonywać swoje zadania, swoje zadania. Tym kimś jest szef, nie instytucja. Właśnie, i to trzeba też podkreślić, że to szef realizuje, tak jak słusznie powiedziałeś, a cała instytucja tak naprawdę ma mu pomagać to wszystko wykonywać. No bo choćby on nie, pewnych innych rzeczy też nie robił, to doby by mu brakło na wykonywanie tych zadań. To jest tak jak pisasz, a cała reszta to jest długopis, tusz, papier i tak dalej. Oczywiście spłaszczam, ale trzeba zdawać sobie z tego sprawę, ponieważ wszelkie rozwiązania organizacyjne tych służb, wewnętrzne, ich sposób funkcjonowania. On wynika właśnie z tego, że za wszystko odpowiada szef, i to szef beknie, jeżeli coś pójdzie nie tak, i to szef podstawi swoją pierś pod kolejny order, jeśli coś pójdzie tak. Tego to jest często nierozumiane, i dlatego to jest mowa o tym, że to jest służba. Przykro mi bardzo, ale proszę sobie przypomnieć, czym jest służba. Piotrze, dokopałem się, mam taką książeczkę. Książeczkę, obrażę kogoś, a za chwilę nawet powiem kogo. Nie książek, książeczkę, książkę. Klausewicz o strategii, Tina Wątyczy, Bolko von Ettinger i Christopher Basford. I jest czyli to jest tutaj... ten wyciąg, taki, no? Tak, i jest o myśleniu strategicznym, i tutaj też u Klausewica oczywiście elementy typu taktyka a strategia się pojawiają samodzielnie. Tak, elementy. tak, ale nie ma, nie ma poziomu operacyjnego u niego. No bo nie ma systemu jako takiego. Bo teraz tak, bo to trzeba zrozumieć, że i ten poziom strategiczny, o którym przed chwilą powiedziałem, mamy. I teraz porzucę, porzucę na razie poziom ten środkowy i przejdę na sam poziom najniższy strategiczny piramidy dowodzenia, czyli na poziom taktyczny. Taktyka pojedynczego żołnierza, to, to, to rozumiemy, tak? Czyli to są pojedyncze różnego rodzaju działania, pojedyncze akcje. Jeżeli mamy do czynienia z wojną, wojna odbywa się na poziomie strategicznym, strategicznym, a bitwy wszelkie odbywają się na poziomie taktycznym. Co co w takim wypadku co się dzieje na poziomie operacyjnym? Na poziomie operacyjnym koordynuje się te pojedyncze różnego rodzaju akcje na poziomie taktycznym zgodnie z tym, jak wygląda plan bądź plany strategiczne, żeby realizować strategię. Tym jest poziom. Tak? tak? No, dokładnie tak, całkowicie. Okej, okay, ja to mówię no. dla naszych słuchaczy, żeby, żeby to było zrozumiałe. I teraz wszelkie działania służb są różne, w zależności od tego, na jakim poziomie się odbywają. Jeżeli ma się tego świadomość, to nie ma najmniejszego problemu, żeby zrozumieć i sensownie to wykorzystać. To, Piotrze, to jest istota. Bo powiedziałeś na początku, że być może gdzieś koncepcja naszej rozmowy się. Nam rozjeżdża. Ja po raz wtóry powtórzę, że nie, bo traktuję to, co do tej pory udało nam się porozmawiać, jako pewnego rodzaju wprowadzenie dla zrozumienia pewnych elementów i w ramach uzupełnienia tego, co powiedziałeś przed chwilą mhm. o różnego rodzaju poziomach. No przecież, bo musimy, oczywiście, i wyszliśmy od tego, jaka jest rola i miejsce w ogóle służb specjalnych. Powiedzieliśmy o poziomach, nie tylko o systemów, a nawet czegoś szerszego, bym powiedział, czym są. Czym są te piramidy? Powiedzieliśmy i o podległości, i o służebności, ale tak naprawdę, aby rozumieć w ogóle funkcjonowanie służb, to jeszcze nad paroma elementami należałoby się zastanowić, przecież. Bo służby przecież mają, tak jak powiedziałeś, wychodząc od pewnego strategicznego i taktycznego poziomu, realizują pewne rzeczy, ma to służyć czemuś większemu, bo ma się to składać w pewną całość. Więc będzie też kwestia, tak naprawdę, no jakby nie patrzeć, służby działają przeciwko komuś w swój sposób, czy to w obronie, czy w ochronie, a te dwa pojęcia też są oczywiście bardzo różne i czasem, niestety, trzeba podkreślać ich, ich właśnie różność. Wspominałeś sam przecież, a do czego też bym chciał, jakby się dołączyć o działaniach aktywnych i takich ofensywnych, a, a tych defensywnych, bo przecież to jest mhm. też różny, różny model. Czasem będzie za przeproszeniem, właśnie inna ta ofiara w działaniu służb. I to do. Mówię to po to, żeby połączyć, jakby pierwszą część naszej rozmowy, którą myślę, że, że powoli może byśmy przechodzili do tej drugiej, wskazywać różnicę, bo wyszliśmy przecież od tego 61 twego odcinka mhm. i tam wskazywałeś różnicę między dezinformacją a decepcją. Jak za chwilę się okaże, bo rozwiniemy ten wątek, tam też przecież właśnie są różne ofiary tych działań. Bo będą osoby, że tak powiem, pojedyncze jako jednostki, będą pewne ruchy mniejsze czy większe społeczne, będzie społeczeństwo, ale będzie też ten wspomniany przez nas aparat czy administracja, bo będą tam ośrodki państwowe, analityczne, think tanki i te rządowe i również te nierządowe, będzie minister, będzie premier, będzie nawet i prezydent, jakiś koordynator, będzie szef-komendant, o których też powiedziałeś. Różne rodzaje operacji, Różne cele i różne oczekiwane efekty. Taka, a powiem Ci jeszcze, że w nawiązaniu no. do tej strategicznej piramidy dowodzenia, to jeszcze różne poziomy tego zarządzania będą się odbywały. W zależności od tego, czy mówimy na przykład o, o samej służbie, jako takiej, gdzie mamy te trzy poziomy, prawda, strategiczny, operacyjny i taktyczny, czy nakłada się to na większą część, czyli administrację państwową, w ramach której funkcjonuje dana służba, a ta administracja cała sama z siebie z punktu widzenia premiera, ma na przykład również poziomy, tak, ideologiczny, strategiczny, operacyjny i taktyczny. I teraz zauważ, że te piramidki, takie małe różnych instytucji, wchodzących w, ramach w skład większej instytucji, one muszą współgrać ze sobą w zależności od poziomu, na którym to się dzieje. Jeżeli ktoś ma wyobraźnię przestrzenną, to to jest tak nieprawdopodobne, że aż zatyka. No to jest tak naprawdę ja zawsze studentom rozrysowując system w domyśle bezpieczeństwa narodowego, bo mam chociażby też taki przedmiot, to zawsze ich się pytam, jaki właściwie kształt powinien mieć ten mój. I czy aby na pewno rysunek. No i na szczęście dochodzą do tego, że to w sumie powinno być 3D. 3D no bo to musi być wielowymiarowe. I cieszę się, bo, że tak powiem, pociągnąłeś to, do czego zmierzałem. Zobacz, ostatnio czytam chociażby pijany policjant przyszedł na służbę. To wpływa i na instytucję, i na tego człowieka, ale wyszło od tego człowieka. Nie pamiętamy bardzo często o jednej rzeczy. Czy to jest właśnie jakiś funkcjonariusz, mundurowy, ktokolwiek. Czy to jest ktoś, kto jest w służbach? Czy to jest polityk? Czy to jest właśnie ten komendant? Czy szef jakiejś instytucji? A nawet premier czy prezydent? Każda z tych osób jest za przeproszeniem tylko człowiekiem. Bo dlaczego o tym mówię? Bo niektórym może się właśnie wydawać, i o tym też zdaje się ostatnio gdzieś w podcaście było, że ja nie jestem, że tak się wyrażę, atrakcyjnym celem dla innych służb. No, może się okazać, że jesteśmy w błędzie, bo nie jesteśmy może celem, że tak powiem, jakkolwiek maślanie to nie wyjdzie docelowym, ale jednak jakimś pośrednim. I to Przekształca chyba. się u nas w broń w samej wojnie informacyjnej I Dokładnie tak. ukrywać. No, to jest tak jak z informacją. Informacja będzie celem, ale będzie też narzędziem, tak? No, zdecydowanie tak. Nie tylko celem, celem jako, jako zdobycie jej, tak? Tak, dokładnie. Tak, to jest i celem i jest i narzędziem, jest i bronią. Tak, to są te takie dwojaki charakter informacji to jest. No bo zobacz, nawet ktoś powie, no wywiad od wywiadu się różni. No, jedni i drudzy tak naprawdę na tej informacji pracują. Czy kontrwywiad nie zdobywa informacji? Też zdobywa informacje. Czy można by powiedzieć, że prowadzi działania wywiadowcze? No tak, tylko, że wyżej tak naprawdę jest ten cel wywiadowczy, I to wszystko ja mam wrażenie, że niestety gdzieś w dyskursie w ogóle się rozjeżdża, i ludzie mają problem z pojmowaniem służb specjalnych jako takich. Nie wiem, jak to Ludzie mają problem. Nie, nie, co? problem jest inny. Ludzie mają problem ze zrozumieniem zmieniającego się świata. To zawsze jest tak, że technologie są przed jakimikolwiek zapisami prawnymi. No Weźmy RODO. Wspaniały akt prawny, tylko prawda jest taki, że on niewiele ma wspólnego z realnością, z rzeczywistością, a stosować go trzeba. No takie trochę z ekstremum w ekstremum. Ale o fajnej rzeczy powiedziałeś i do tego też bym się chciał odnieść, bo w swoich notatkach, które sobie przygotowywałem na potrzeby odcinka, pisanych szybko, że tak się, pow... że tak się wyrażę, mm. więc, więc to trochę spontanicznie. O zrozumienie świata, o, tego, no. o to jak on działa, jak on dzisiaj funkcjonuje. To jest znowuż to, co ja mówię, że należałoby usiąść i zacząć myśleć Jakieś, w jaki sposób powinny być służby wywiadowcze, a przede wszystkim służby kontrwywiadowcze. Przede wszystkim służby kontrwywiadowcze. Wywiad, z wywiadem nie ma takiego problemu. Zadaniem wywiadu tak naprawdę no, to jest dostarczanie informacji. To jest przede wszystkim służba informacyjno-analityczna. Przede wszystkim. I tu takiego wielkiego problemu nie ma, żeby zrozumieć czym wywiad jest, jego zadania. Natomiast kontrwywiad... Już jest bardzo problematyczny, dlatego że co do zasady, klasycznie lepiej się szkoli wywiadowców niż kontrwywiadowców. O tym można przeczytać nawet w książkach, we wspomnieniach różnych ludzi CIA, CIA z najwyższej półeczki, że ich największym błędem ich życia było to, i to się do dzisiaj nie zmieniło, że kontrwywiadowcy są szkoleni gorzej niż wywiadowcy. Traktuje się to trochę tak że wywiadowcy są ci tacy lepsi, tak dalej, Elita. świetlani, jaśni rycerze Jedi, a ci kontrwywiadowcy to, to ci tacy, którzy, no kto wie, czy na tę ciemną stronę mocy nie przejdą. W każdym znaczeniu tak, taka tak. ciemna rzecz. I to był błąd, to, był, to jest błąd w ogóle w pojmowaniu tego, czym, czym jest kontrwywiad, czym jest wywiad. Ale mówię, to się czasy zmieniają, a nie zmieniają się narzędzia. Technologie się zmieniają, ale narzędzia się nie zmieniają. To jest pozytywne. Bo rozumiemy, je potrafimy działać. Zresztą to są te same narzędzia przecież często, co były używane chociażby w imperium rzymskim czy, czy, czy w Biblii. Ja o tym robiłem lubisz podcasty, się odnosić wiesz, do tych kwestii pójść. historycznych, nie? Ja o tym mówiłem w niektórych odcinkach podcastu OSS, do których tam odsyłam. Natomiast, natomiast zmienia się technologia, a technologia zmienia sposób naszego życia. To jest szczególnie istotne w przypadku służb specjalnych, których działania są często bardzo delikatne a konsekwencje tego, że one się wyleją, że o nich będą pisać, mówić ludzie, a nie daj Boże jeszcze będą sprawy sądowe w różnych krajach, no to to powoduje bardzo duże perturbacje międzynarodowe i jest bardzo kłopotliwe dla danego państwa. I teraz ponieważ te technologie się zmieniają, zmienia się nasze życie, nasz sposób działania. I dlatego ja właśnie mówię, ciągle powtarzam o tym, że należy należy usiąść i zacząć kombinować, jak powinny wyglądać służby Wywiad też powinien przejść te zmiany, ale ze względu na to, że są technologie. To A znaczy... i ostatnio uciekałeś trochę od tej odpowiedzi, bo pytałem o potencjalną reformę służb specjalnych. Tak, tak, ale ty mówiłeś o, o reformie, która była związana. Czy wywiad i kontrwywiad powinny być razem czy osobno? Ale nie tylko, bo ja myślę, no bo przecież mamy parlamentarny zespół, tak, do, do sprawy reformy i jego gdzieś tam prace i koncepcje pewnie obejmują. Obejmują trochę więcej, ale o jeszcze wątku jednym, jak już udało mi się dorwać do głosu, to chciałbym powiedzieć, bo w sumie do tego dążyłem, ale oddałem Ci głos, bo mówimy o ewolucji pewnej, o ewolucji zagrożeń, o ewolucji de facto środowiska bezpieczeństwa, tak? I mhm. tak, o takich cechach chciałbym powiedzieć też słów specjalnych, które one mają, a też być może społeczeństwo może w jakiś sposób tego tak nie interpretuje, a czasem może i same służby. Przecież służby mają tę cechę, że się dostosowywują, tak, do tego, co się zmienia. Do stałego uczenia się w mniejszym czy większym cudzysłowie, oczywiście, ale musi, ale nie możemy tylko. Ja wrócę niestety do pewnego mankamentu, który podkreślam, że przynajmniej w naszym polskim wydaniu głównie niestety są to działania o tym charakterze albo defensywnym, albo takim doraźnym, tak, czyli coś się wydarzyło, no to reagujemy. A brakuje tego bardziej, zresztą wspominaliśmy, tak, Wolka Piaseckiego, doktora, przepraszam, mhm. o książce, że jednak ta aktywność, jakby ta ofensywa jest potrzebna, ale żeby to też było, to silna analityka, kwestia przewidywania, prognozowania, a przez to i modelowania. I naprawdę podkreślę po raz to nie chodzi o wróżenie z fusów, tylko jeśli mamy pewne informacje, patrzymy jak ten czas się zmienia, a te służby faktycznie mają się do tego dostosowywać i się uczyć, no to potrzebujemy silnego takiego ośrodka. Wiesz co, tak, kluczem, słowem kluczem, które użyłeś tutaj jest słowo dostosowywać się. Otóż okazało się, jak przeszedłem na emeryturę, z czego nie zdawałem sobie sprawy, będąc w służbie, że pracowałem z ludźmi inteligentnymi, naprawdę inteligentnymi. No ja też... przepraszam, znaczy, ja się nie śmieję, że y, pracowałeś z ludźmi inteligentnymi, tylko że zauważyłeś to dopiero, kiedy przeszedłeś na werturę, bo tak wywnioskowałem z twojej wypowiedzi. Bo dokładnie tak było. A, okej. Okay. Ja oczywiście w tej sferze cywilnej spotkałem bardzo wielu mądrych, inteligentnych ludzi, żeby nikomu nie ujmować, ale spotkałem również ludzi interesujących. I interesownych. I interesownych. Interesujących i ten. No w każdym razie chodzi o dostosowanie się. Powiedziałeś, że służby się dostosowują, zmieniają, tak. ale nie zawsze jest to rzecz, dostosowywanie się pozytywne. To nie jest zawsze no tak. dostosowywanie się pozytywne. To jest również dostosowywanie negatywne. To oznacza, że jeżeli w jakichś służbach dochodzi do sytuacji, że się z różnych powodów wymusza ja muszę bardzo ostrożnie mówić. No ja się domyślam wymusza się nierobienie. Ograniczenie działań, no jakby to nie nazwać, to służby, to funkcjonariusze w tych służbach są inteligentni i potrafią dostosować się do tego nierobienia. Mhm. Inteligencja to jest umiejętność dostosowywania środowiska do swoich potrzeb lub też siebie do potrzeb środowiska. Tym się wyraża mhm. inteligencja. I teraz ludzie w służbach potrafią się do tego dostosować, i to nie zawsze jest pozytywne. Tak, rozumiem, rozumiem. Bo ja Ci powiem, że kiedyś był w służbie, w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, o tym pisały gazety, więc ja spokojnie mogę o tym powiedzieć, co pisały gazety. Było w latach no, 2005-2007 stosowana taka metoda, którą zaproponował profesor Zybertowicz, on wtedy chyba jeszcze nie był profesorem. To nie ma znaczenia. W każdym razie chodziło o rozedrganie służby. To rozedrganie było czymś tak koszmarnym dla samej firmy, że... To jest po prostu nieprawdopodobne. Ludzie się oczywiście do tego dostosowali, ale całość była taka, że to w środku był świat totalnie surrealistyczny, niezwiązany z prowadzeniem pracy jak należy, natomiast z tym, żeby przeżyć i przetrwać to, co się tam dzieje, bo to było surrealistyczne. To było surrealistyczne na miarę. Na miarę tego, co się działo w latach 30., -tych, te czystki w Związku Radzieckim, bym powiedział, chociaż rzeczywiście nie mieliśmy do czynienia w żadnym wypadku z likwidacją fizyczną jednostek. Ale widzisz, tak, tak, tak. Zastanawiam się, wiesz, jak się do tego odnieść, i też staram się dobrze dobierać słowa. I mówię całkiem, całkiem poważnie, no bo tak jak powiedziałeś, no czasem jest to proces pozytywny, czasem jest proces niestety negatywny, a mający, jakby nie patrzeć, realne jakby odzwierciedlenie, czy realny efekt, no pewnego rodzaju większym procesie. I teraz to działa na niekorzyść tej służby, ale działa na korzyść czy tego szeregowego, w cudzysłowie oczywiście, funkcjonariusza, bądź jego szefa. I czy czasem się nie okazuje, że dla danego szefa, nie mówię tego na samej górze, tylko gdzieś tam po drodze, ważniejszy jest ten własny interes związany ze stołkiem niż przecież ten cel i misja służby, która też nie jest w pewien sposób wyizolowana, bo wracamy znowu do zagadnienia związanego z systemem czy nawet z tą piramidą, gdzie skoro mamy ten system, to wszyscy działamy w jednym celu, bo mamy jedno większe wspólne dobro, o którym się tak, zapomina. Ale tak czy inaczej to się wiąże z tym słowem kluczem dostosowaniem. Dostosowują się służby i w sposób pozytywny, i w sposób negatywny. Oczywiście chodzi mi o ocenianie wyników ich działań i tego, w jaki sposób pracują. Tylko z tym ocenianiem też nie ma co szaleć, tak? bo to nie, rozmawiałem o. Nie, 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 nie. ale zobacz, ty powiedziałeś o tym Sejmowej Komisji. komisji Zespole. Sejmowy zespół. 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 Parlamentarny Zespół. Parlamentarny Zespół, tak. Mhm. Do, do, do spraw reformy służb specjalnych, ale tam znowuż się mówi o kwestiach drugorzędnych. Przepraszam bardzo, ale drugorzędnych mhm. z punktu widzenia pracy funkcjonariuszy w służbach. Można powiedzieć, że to nie ma żadnego znaczenia, bo to przecież szef odpowiada, a, a, a nie funkcjonariusze ale szefowi trzeba dać możliwość, żeby ci funkcjonariusze wykonywali pracę jak należy, a pracę należy wykonywać w taki sposób współcześnie, bo taki mamy świat, że osoby, które zajmują się pracą wywiadowczą oraz kontrwywiadowczą, no, nie mogą być identyfikowalni zarówno przez prasę, jak i przez, przede wszystkim przez obce służby specjalne. To można zrobić, ale to trzeba całkowicie zmienić sposób działania, istnienia i tutaj skierowałbym chętnych do odsłuchania właśnie tego odcinka niejawni i nielegalni, ponieważ wiele można wysnuć z tego, o czym tam mówię. Piotr, powiem między wierszami. Pewne elementy związane z rekrutacją do jednej ze służb Niestety, już z zasady na samym początku powodowały, że właściwie każdy z kandydatów już w pewien sposób był identyfikowalny, i to niekoniecznie dla tych, którzy są po naszej stronie. Rzekłem. Tak, tak, tak. tak. Tylko osoby, które są kandydatami, to droga do zidentyfikowania, że on cokolwiek ma wspólnego jest bardzo długa. Ale tu, ale tu nie ma co mówić o błędach, co nie ma co mówić. Nawet nie wiem, czy to są błędy. Dlaczego, dlaczego mówić o błędach, jeżeli mamy takie, a nie inne rozwiązania proceduralne i możliwości tak naprawdę innych za bardzo nie ma. Nie, Piotrze, ja się, ja się nawet trochę do końca nie. nie bierze przecież okay. z ulicy. Mi nie chodzi o to, że się bierze ludzi z ulicy, tylko że robi się to niestety w taki sposób, że ktoś się może zainteresować, kto to będzie, i nawet jeśli on się nie dostanie do danej służby. Za chwilę będzie startował do innej, tak? No bo ludzie, jeżeli mają w swojej głowie, że chcą na rzecz państwa pracować, jeżeli się nie dostaną tu, to idą gdzieś indziej, gdzie też będą ważni w pewien sposób w swoim mhm. systemie, nawet na dole mhm. z tej swojej piramidy, ale jednak będą ważni. Mhm. No nie do końca według mnie jest to dobrze rozwiązane. A skoro też, bo powiedziałeś coś w rodzaju, że nie da się jakby tego inaczej zrobić, ja jestem zwolennikiem podejścia takiego, że jeżeli prawo nam na coś nie pozwala, i mówię to w pozytywnym aspekcie, nie w negatywnym, to nie my jesteśmy stworzeni dla prawa, tylko prawo dla nas. To znaczy, że myśmy to zepsuli i powinniśmy to naprawić. Jeżeli powiedziałem, że się nie da zrobić, to powiedziałem źle, bo miałem na myśli to, że można to zrobić. W tym znaczeniu. Nie, że nie, nie da się te, z tym nic zrobić, bo się mm -hmm, da zrobić, mm -hmm. jakby się chciało, tylko że po co? Jeśli można, to zrobić tak, normalnie, tak jakby się robią korporacje. Błędem jest często właśnie to, że służbom się wydaje, że one są takie bardziej jak korporacje. Z jednej strony są, z drugiej nie. Tutaj byśmy musieli przejść, do, a nie, ja nie będę tego rozszerzał do, do takiej koncepcji kolorowych organizacji od czerwonej aż do turkusowej. Nie będę tego wyjaśniał, natomiast korporacja a służba specjalna to są dwa różne rodzaje organizacji. A wydaje się w służbach ludziom, że oni są tacy jak korporacja. Odpowiadam nie, nie są. Ale czy to wydaje się ludziom, czy na przykład przychodzi nowy szef całej służby, dyrektor jakiegoś pionu, naczelnik wydziału i stwierdza: "Ja mam od dzisiaj taką koncepcję i teraz będziemy robić tak". I może się okazać, że to de facto zależy od jednej osoby. Wiesz co, kiedy przychodzi jakikolwiek przełożony, on musi mieć koncepcję pracy tej komórki organizacyjnej, którą będzie zarządzał. Zdecydowanie, tylko czy nie za bardzo ją zmienia właśnie na ten wzór taki biznesowo-korporacyjny, jak sam stwierdziłeś. Myślę, że to jest problem wydumany, wiesz, że to w ogóle nie jest problem, który ma miejsce i z którym należałoby się, dlatego, że są ogromne ograniczenia poprzez zadania, które realizuje dana komórka. I te zadania, które są w toku i te, które są planowane, to się wiąże, to się pojąże z działaniem całej firmy. To jest co prawda poziom operacyjny, właśnie mówię o strategicznej piramidzie zarządzania, wrócę do strategicznej piramidy dowodzenia. Jest to poziom taktyczny, poziom taktyczny jest koordynowany na poziomie strategicz na poziomie operacyjnym i już na poziomie danej jednostki, w której ta, dana komórka istnieje i to nie jest problem. Ja nie wiem, czy ja za bardzo nie, 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 nie mieszam, bo, bo ludzie nie zdają sobie sprawy, jak jest zbudowane są, jak wygląda organizacja służby danej. W każdym razie sens mojej wypowiedzi jest taki, że to nie jest problem. Żaden naczelnik nie jest w stanie tak wpłynąć i zmienić, żeby było tak po, po, po ich niemu, że się nie da pracować. Bo on dostanie po uszy od tych z góry od razu, bo to wychodzi. No, tylko od czasem, trochę czasu niestety. Musi minąć. Ale dobra, Piotrze, myślę, że dość długie bym powiedział wprowadzenie zrobiliśmy do tego, a nie tyle podsumowanie, co rozwinięcie naszego dzisiejszego spotkania trzeba zrobić, bo w sumie wyszliśmy trochę od dezinformacji i decepcji, ale też żeby dać w pewien sposób zrozumieć czy wytłumaczyć, dlaczego taki, a nie inny kształt dzisiejszej naszej rozmowy, powiedziałem jakiś czas temu, między innymi, o tym, że różne będą cele służb specjalnych, od zwykłej jednostki w sensie człowieka po szefa pewnej instytucji, a nawet i premiera, czy prezydenta. I to się bardzo mocno odnosi chociażby do pojęcia decepcji i to co mówiłeś w tym powtarzam 61 pierwszym odcinku okiem służb specjalnych o tych różnicach pomiędzy dezinformacją a decepcją. Mam nadzieję, że wprowadzenie zrobiłem ci dobre i jakbyś teraz mógł w paru słowach mm. wykazać te różnice, a przy okazji kiedy będziesz mówił też o dezinformacji żebyś nie zapomniał odnieść się chociażby do fake newsa, który bywa niestety mylony celowo czy nie właśnie z dezinformacją. Dobra, dezinformacja i decepcja w takim wypadku? Temat jest bardzo szeroki. No i teraz tak, może należałoby najpierw powiedzieć, że jest to część tego, co nazywamy wojną informacyjną. Wojna informacyjna ma takie trzy proste założenia. Bardzo proste, może nie założenia, tylko że to są fakty z nią związane. O, po pierwsze, ze swojej natury taka wojna, prowadzenie jej ma charakter niejawny. Po drugie, wojna informacyjna ze swojej natury, jak każda wojna, jest nielegalna. Oczywiście możemy się tu kłócić, że wojna obronna jest legalną, najeźdźcza nie jest, ale właśnie chodzi o to, że wojna informacyjna jest wojną najeźdźczą i ze swojej natury jest nielegalna. I w końcu wojna informacyjna może być efektywna i skuteczna, Oczywiście, dla agresora, dla tego, kto ją prowadzi, i jest tańsza niż wszelkie koszty, jakie państwo ponosi w przypadku konfliktu militarnego-zbrojnego. To są trzy takie. A przy okazji tego, że jest niejawna, to może się okazać, że przeciwnik, de facto nasza ofiara, bardzo długo nie wie, tak naprawdę, że ulega pewnego rodzaju atakowi. No tak, to jest przerażające. Ja w 2015 roku próbowałem coś tam w internecie, dość intensywnie zacząłem od 2017-2018 i muszę powiedzieć, że w tamtym okresie wojna informacyjna ciągle była kompletnie niezrozumiałą kwestią. Pomimo tego, co się wydarzyło na, na Operacja Krymska rosyjska z 2014 roku, która była typową wojną informacyjną, nie energetyczną przecież, nie klasyczną. Dobra, ale wróćmy może do, do informacji i decepcji, bo, bo my uciekniemy. Chciałem tylko powiedzieć, że to, to, są, to są takie podstawowe fakty związane z wojną informacyjną. I teraz dezinformacja i decepcja je, to są narzędzia, narzędzia tej wojny informacyjnej. Wojna informacyjna toczy się w naszych ludzkich umysłach przede wszystkim. Chodzi, to, to jest pole bitwy pola bitwy. Ponieważ chodzi tu o coś, co nazywamy strategicznym zarządzaniem percepcją. percepcją. Percepcja to jest to nasze postrzeganie. To na nasz użytek możemy powiedzieć, że to jest taki obraz świata, czyli wszystkiego, co nas otacza, wszystkiego, co nas dotyczy, w naszym umyśle. Z taką zasadą, zgodnie, że świat jest taki, jaki myślisz, że jest. Jak myślisz, że on taki nie jest, to on taki nie jest, bo ty tak uważasz. Jest to taka mapa poznawcza. I dzięki niej po prostu przydzielamy różne zdarzenia, osoby do różnych kategorii. W ten sposób wnioskujemy o tym, co się wokół nas i z nami dzieje. O, tak bardzo krótko. I teraz dezinformacja i decepcja jest jednym z kilku podstawowych narzędzi, jakie służby specjalne stosują w ramach strategicznego zarządzania percepcją. W tym znaczeniu, o jakim my mówimy, strategiczne zarządzanie percepcją, możemy stwierdzić, że jest to to samo, co wojna informacyjna. Jeżeli mówimy o wojnie informacyjnej, to mówimy o strategicznym zarządzaniu percepcją. Tylko Piotrze, co musimy podkreślić? No ewidentnie są to działania te aktywne, ofensywne. Tak, tak, tak. To ja zaraz do tego przejdę, ale chciałbym powiedzieć, że tych narzędzi jest więcej niż tylko mhm. dezinformacja i decepcja, tak? ponieważ są inne narzędzia tego strategicznego zarządzania percepcją. Agentura wpływu, propaganda, prowokacja, dezintegracja, no i to, co, co jakiś czas temu, temu stało się bardzo popularne, tak w internecie, w tej, w tej przestrzeni. Dywersja ideologiczna i przewrót ideologiczny to są takie właśnie podstawowe narzędzia, jakie stosują służby specjalne. I przechodzę do dezinformacji i do decepcji. To są bardzo skomplikowane. I tak naprawdę bardzo kosztowne operacje. W obu przypadkach chodzi o celowe przekazywanie fałszywych informacji, które wprowadzają odbiorcę w błąd. Odbiorcę, czyli tego, kogo atakujemy. No właśnie, bo tu jest jakby chyba klub progr programu, że tak się wyrażę. Czyli różnice między jednym a drugim przede wszystkim chyba skupiają się, jeśli chodzi o rodzaj ofiary. Dokładnie, bo, bo rodzaj ofiary decyduje o tym. Jakie stosujemy narzędzia, jaką stosujemy broń informacyjną. I mam nadzieję, że w tym momencie naszym słuchaczom też się wyjaśniło, dlaczego tak długie wprowadzenie i dlaczego mówiliśmy o tych wszystkich podmiotach i osobach, na które służby oddziaływują? No tak, tak. No niestety, ale to wszystko trzeba rozumieć łącznie z poziomami, na których to się odbywa. I teraz tak, dezinformacja. Może tak, może jeszcze krótkie, krótkie zdanie na temat dezinformacji i decepcji jednocześnie. Stosuje się to narzędzie w celu jedno i drugie: w celu wytworzenia u odbiorcy, u atakowanego takiego wypaczonego obrazu i poprzez to spowodowanie niewłaściwej oceny sytuacji i podejęcia niewłaściwej decyzji. Ale co różni te dwie, dwie, dwa narzędzia, bo są to dwa różne narzędzia. Dezinformacja skierowana jest na społeczeństwo. Ono jest z jednej strony destabilizowane, czyli ogłupiane najzwyczajniej w świecie, a z drugiej strony jest ukierunkowywane na to, żeby wymusić na władzy, chociażby poprzez jej różnego rodzaju protesty, podejmowanie konkretnych decyzji: decyzji politycznych, decyzji gospodarczych, decyzji militarnych i tak dalej. Natomiast decepcja skierowana jest na służby specjalne, a przede wszystkim na siły zbrojne. A w zasadzie to na to, żeby za ich pośrednictwem. Służb specjalnych sił zbrojnych, wpłynąć na konkretną, zidentyfikowaną osobę, która jest celem tej operacji, na decydentów, na elitę. Oznacza to, że dezinformacja jest bronią masowego rażenia, a decepcja jest precyzyjną bronią indywidualną. I tutaj brawa dla pana Piotra, żeby wszyscy to w końcu, mam nadzieję, zrozumieli i odebrali. I teraz pytanie, na które nie musisz odpowiadać Piotr, bo nie wiem akurat, czy w tej działce siedziałeś. Właściwie trzy czwarte naszej dzisiejszej rozmowy w pewien sposób odnosi się do pewnego działania zbliżonego, związanego z terroryzmem i terrorem, które też nie są tożsame. Nie wiem, czy akurat się kiedyś nad tym zastanawiałeś, czy nie, czy będziesz się chciał do tego odnieść, ale ja osobiście jako dubiel tak to widzę. Wiesz co, w 1997 roku obroniłem pracę magisterską pod tytułem Zagrożenia dla Polski ze strony terroryzmu międzynarodowego, kiedy ten temat był taki, że się stukano w głowę, że to jest po prostu totalnie akademickie jakieś bzdurne gadanie. I pamiętam, jak po 11 września 2001 roku spotkałem moją promotorkę, panią profesor Teresę Łośnowak. Bardzo serdecznie pozdrawiam. No i mówię, no i pani profesor, stało się to, o czym pisałem. A ona mówi, no ale nie powinno. Znaczy, powiedziała coś innego, ale mniej więcej tak to zabrzmiało. Powiedziała to, to ci pójdzie. tak, jak do Putina i do statków mówili, tak? Nie, nie, wszyscy, pamiętajmy, że wszyscy byliśmy bardzo, ale to bardzo zaskoczeni tym wszystkim, co się stało, mimo wszystko. Mimo tego, że ja tylko teoretycznie o takich rzeczach pisałem, ale to palicho. Tak, no terror a terroryzm to są dwie różne kwestie. Natomiast nie wiem, w jaki sposób chcesz je teraz powiązać z decepcją i dezinformacją. Że różnicą, znaczy z decepcją i dezinformacją też, ale właściwie z większością rzeczy, o których dzisiaj mówiliśmy, ponieważ one też są używane przez, no nazwijmy to ten aparat państwowy. To, co chociażby robi te, te Rosja, również nosi znamiona zarówno i terroryzmu, i terroru działaniem na społeczeństwo i jego reakcją, oddziaływaniem na rząd. I tutaj mógłbym dawać przykładów coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej, że to wszystko w pewien sposób też się pokrywa i tworzy trochę większy, bym powiedział, całościowy obraz. Czy źle to pojmuję? Ja, ja może spróbuję to trochę sparafrazować to, co ty mówisz, żeby zrozumieć. To mi chodzi o to, że decepcja i dezinformacja stosowane są w tym celu, żeby doprowadzić do terroru i do terroryzmu. Mm, nie, nie, nie. No właśnie z, z, zły, to, z, tak, nie. Właśnie dlatego próbuję to, przepraszam, ale tak próbuję to... Nie, bardzo dobrze, bo ktoś kto nas słucha też mógłby to inaczej zrozumieć niż był mój, e, mój zamiar czy zamysł. Chodziło mi Piotrze bardziej o to, że pewne mechanizmy, które mają miejsce w terroryzmie i w terrorze są zbliżone zarówno i do działania w przypadku stosowania dezinformacji, decepcji oraz paru innych też procesów, o których wcześniej powiedzieliśmy, bo przecież powiedziałeś, że dezinformacja to broń masowego rażenia, decepcja to działanie, bym powiedział, chirurgiczne, i tutaj trochę może być podobnie, bo z jednej strony terroryści oddziaływują na społeczeństwo, które znowu ma oddziaływać na. Samorząd, na rząd, po prostu na jakiś ośrodek decyzyjny. Tak? I tutaj wracam do tego, co mówiłem już trochę więcej chwil temu, czyli albo podjęcie jakiejś decyzji, bądź jej zaniechanie. I to wynika zresztą ewidentnie z definicji też wielu, definicji terroryzmu. I Wiesz, co, to jest... już cię mam, już cię mam, tak? już nie łapałem, o co chodzi. Ale tu poczekaj, chodzi? tylko jeszcze dokończę, mm -hmm. może myśl, żeby, bo może ktoś nie do końca dobrze mnie zrozumiał, a być może niestety też i opacznie chodzi mi o to, żeby właśnie wskazać, że to podobne tutaj trochę procesy mają miejsce, a pamiętajmy też, że i terroryzm i terror może być stosowany bezpośrednio przez jakiś aparat państwowy, tak przez funkcjonariuszy służb, jak się to ładnie mówi, bądź przez kogoś kto na ich zlecenie działa świadomie czy nieświadomie, bo to też należałoby rozdzielić. I tutaj chodzi mi o pewnego rodzaju nie tyle zbieżność pewnych procesów, co o, o dość znaczne podobieństwa. Tak, tak, bo w tym wypadku już rozumiem cię. Tobie chodzi o to, że jest to albo broń masowego rażenia, albo jest mhm. to taka precyzyjna broń snajperska, indywidualna. W pewnym skrócie myślowym tak, bo tu z jednej no, tak, strony obrazowo, żeby sobie możemy, już... zobacz, możemy właśnie przeprowadzić zamach, który uderza przede wszystkim społeczeństwo, ale możemy też zrobić jako broń masowego rażenia, jak to nazwałeś, a z drugiej strony możemy zrobić te cięcie chirurgiczne, czyli właśnie taki przysłowiowy premier, Zostaje czy tam porwany, czy w jakiś sposób się go tam szantażuje. Może to nosić jakieś znamiona zazwyczaj nosi działania terrorystycznego, no a on znowu, jako ośrodek, właśnie już decyzyjny, podejmie działania niekoniecznie te, które by podjął, gdyby na niego nie, nie wpływano w taki czy w inny sposób. Tak, to wszystko prawda. To nawet może się odbywać w ramach wojny informacyjnej, bo nie mhm. musi. Bo nie musi, to są zupełnie inne działania. Na pewno nie będzie to dezinformacja i decepcja, ale tak, będą to tak. inne narzędzia. Natomiast co do zasady, faktycznie ja nigdy tego tak nie dzieliłem, nawet nie wgłębiałem się myślowo w to, że, że co jest bronią masową, a co jest taką bronią indywidualną. Piotrze, to takie bym powiedział moje szybkie rozważania, i nie zastanawiałem się do końca nawet, czy celne, czy nie, ale tak mi się skojarzyło. A forma. Naszych nagrań w ramach, w ramach tego cyklu Smutni Panowie Dwaj, wydaje mi się, że jest najbardziej właściwa, żebyśmy mogli sobie porozważać, nawet jeśli czasem nie mamy racji. Tak? Wiesz, no zgadza się, widzisz, bo jeśli chodzi o te, tak troszeczkę odchodzimy od tematu, jeśli chodzi o to, jakiego typu to jest broń, czy masowa, czy taka indywidualna, to to chyba zależy od tego, w jakiej domenie prowadzimy daną operację. Ale jedno domenie nie wyklucza, bo przecież możemy działać wielotorowo, nie chcę już nawet mówić dwóch, ale tak. Tak, tak, ale w te, to, czy broń jest masowa, czy broń jest indywidualna, może zależeć od, od domeny. Ja może tak powiem, bo, bo, bo może ludzie nie wiedzą o czym ja mówię. Domena, mamy takie cztery domeny, w ramach których możemy prowadzić różnego rodzaju operacje w ramach wojny informacyjnej, ale jak widać nie tylko. Domena fizyczna, domena informacyjna, myślowa bądź społeczna. Tak? Fizyczna to jest ten wymiar takich tradycyjnych działań tych energetycznych. Informacyjna to jest ta sfera, gdzie odbywa się tworzenie, gdzie odbywa się przetwarzanie, współużytkowanie informacji. Domena myślowa to jest taki obszar podejmowania decyzji, czyli taki wymiar, który obejmuje umysły tych walczących, dowódców, a także wspomagającej ich społeczności. I w końcu domena społeczna to jest takie miejsce, gdzie następują takie wzajemne relacje, taka wszelka wymiana informacyjna. Tam się kształtuje świadomość sytuacyjna, tam również podejmowane są decyzje, przy. Aktywnym udziale społeczeństwa. I teraz, w zależności od tego, w której domenie będziemy to prowadzić, czy to będą te działania terrorystyczne, o których mówisz, czy działania narzędzia wojny informacyjnej, to od tego będzie zależało to, jakie narzędzie stosujemy i z czym mamy do, do czynienia. Czy właśnie z takim narzędziem indywidualnym, czy z bronią masowego rażenia? Ja to też mówię tak na gorąco, bo ja się nigdy nad tym nie zastanawiałem. Ale tak mi się wydaje. No, ale myśl, mam cichą nadzieję, że taki urok tych. Naszych rozmów, ale przy okazji, bo tak w sumie ten terroryzm z tym terrorem, to mi tak nagle wskoczył do głowy, ale zrobiłem sobie taką szczałkę dwustronną, i tam, gdzie miałem napisane dezinformacja i decepcja, połączyłem to z operacjami informacyjnymi i operacjami psychologicznymi. I bo znowu ten twój fajny na swój sposób, chociaż nie lubię tego słowa, fajny podział na tą broń masowego rażenia i te uderzenia precyzyjne, to jakby nie patrzeć, to co za chwilę chciałem poruszyć, czyli kwestie operacji informacyjnych i operacji psychologicznych. To znowu mamy podobne mechanizmy, tak przynajmniej na mój gust. Różne mechanizmy i one stosowane są przez co do zasady, mówię w realnym życiu, one stosowane są przez różne struktury, ponieważ walka, wojna informacyjna, wojna informowa, może tak faktycznie. Znowuż nam wejdzie mała teoria. Mówiłem o strategicznej piramidzie dowodzenia. Nawiązuję teraz do niej. Jeśli chodzi o walkę informacyjną, to ona odbywa się na poziomie strategicznym. Jeśli chodzi o, o przepraszam, wojna informacyjna odbywa się na poziomie strategicznym. Wojna strategiczna walka informacyjna. Czyli koordynacja poszczególnych starć odbywa się na poziomie operacyjnym. Natomiast poszczególne operacje odbywają się na poziomie taktycznym, te wszystkie starcia, bitwy informacyjne. Piotrze nawet nie wiesz, jak Ci jestem wdzięczny, że to poruszyłeś, bo bardzo często, niestety, w pewien sposób w cudzysłowie wykłócałem się wręcz. W jakimś różnej maści dyskursie publicznym, oczywiście z zastosowaniem mediów społecznościowych, aby wskazywać też pewne różnice między wojną informacyjną a walką informacyjną. I jeszcze uzupełnieniem tego, co ty mówisz, o wojnie będziemy mówić wtedy, kiedy tak naprawdę będzie powiązana z tą wojną, powiem kolokwialnie, tradycyjną, a tak jak ty powiedziałeś, i tak jak powinniśmy to nazywać, czyli energetyczną. Mówię to celowo też, bo może nie wszyscy. Mają tą wiedzę i tą świadomość, że każda właściwie tradycyjna w cudzysłowie wojna jest nazywana właśnie, a właściwie powinna być nazywana tą wojną energetyczną. energetyczną. Przy czym widzisz, bo być może te wszystkie niezrozumienia wychodziły z faktu, że ktoś stosował inny podział, jakiś, ja nie wiem skąd wzięty, natomiast ja mówię o realiach, ja mówię o tym, jak jest w świecie i jak to wyjaśnić tak słowami, żeby było wiadomo, gdzie co się odbywa. I może to z tego wynika. Ale ja nie wiem, czy tu jest przypadek, no bo przecież jednym z działaniów też służb, będzie obcych oczywiście, będzie też to, żeby właśnie tą precyzję za przeproszeniem rozwalić. Aby ludzie nie chcieli się nad tym zastanawiać, żeby uogólniali, żeby mówili o różnych rzeczach, różnie je nazywając, mylili pewne terminy i pojęcia. No to jest idealne przecież, bo w tym momencie, no, no kiedy no próbujesz jest, z kimś jest, rozmawiać, jest, jest, on jest, się w ogóle nie rozumie albo opacznie, tak. No właśnie, ja ci powiem, że w ogóle jak się rozmawia o, o, o sprawach związanych z, z wojną informacyjną, to bez wyjaśnienia tych samych, tych podstaw, to, to naprawdę jest strasznie ciężko, bo ktoś coś mówi i okazuje się, że on mówi o czymś zupełnie innym. To, to jest tak, tak nieprawdopodobne, że... Że ciężko się o tym rozmawia. Wspomniałeś o swojej pracy magisterskiej, i właściwie każda praca magisterska w pewien sposób powinna tak wyglądać, że na początku, czy to w ramach wstępu, czy pierwszego rozdziału no tak, definiujemy, powinien definiujemy. tak rozdział, czy podrozdział metodologiczny, z zastosowaniem też zastosowanych pojęć, i tak. nawet jeśli coś tam zostanie źle nazwane. To i tak się to w pewien sposób tam obroni, bo będzie wiadomo, co autor miał na myśli. Dlatego metoda naukowa jest najlepszą metodą, jaka istnieje. Tak, Jakkolwiek jak istnieje. komu się to nie podoba. No, dokładnie, dokładnie. I teraz przejdźmy może do, do tego, jak to w praktyce wygląda. W praktyce, w praktyce dnia codziennego, wojna informacyjna prowadzona jest przez służby specjalne państwowe. Co do zasady. Natomiast walk, e, wojna psychologiczna, prowadzona jest przez siły zbrojne państw tak nawet ich służby specjalne w ramach tych sił zbrojnych no i zobacz dla przykładu skoro chcesz przykłady stosować mamy przecież w Bydgoszczy pewną jednostkę i ona jest nawet z nazwy powiązana z operacjami psychologicznymi a nie informacyjnymi także mamy pewien case dla potwierdzenia tego co mówisz żeby nie było że Powiedział tak tylko Herman i co z tego, że kapitan. Tylko żeby no, w pewien sposób że tak potwierdzić. Tak <laughs> Proszę, jak jest miło. Ale tutaj Piotrze, bo może też się odnieść, bo też są pewne różnice, jeśli chodzi o operacje informacyjne, operacje psychologiczne. Znowu. Ale no, są, są, są zdecydowanie większe Ale to nie, nie, to nie do czego zmierzam pola działania. Tak, ale żeby też wskazać w pewien sposób, że to są znowu te różne, nieszczęsne te cele czy ofiary, tak? Mhm. To, co staje się w pewien sposób trochę mimowolnym i nieplanowanym właściwie podmiotem naszej dzisiejszej rozmowy, nie? Mhm. Mm mm -hmm. Dobrze. Piotrze, myślę, że to zostało w pewien sposób chyba już dopowiedziane, ale coś zapowiedziałem i coś, co nie do końca być może łączy się z naszą dzisiejszą rozmową, ale ktoś może na to czeka. Nagrałeś odcinek wcześniejszy o tytule wszystko, bądź nie wszystko mówiącym. Niejawni, nielegalni. W paru słowach, jakbyś też się mógł do tego odnieść, zachęcając przy okazji do odsłuchania tego odcinka, który zrobiłeś, ale żeby jednak przedstawić, bo zwłaszcza w mediach, jak nieraz czytam, już nie mówię o sformułowaniach typu szpieg, agent, no jest to tak rozmyte i pomylone, że naprawdę przykro czasem to czytać, i jak mam sądzić, że reszta informacji zawarta w danym artykule czy reportażu jest prawdziwa, skoro podstawy są całkowicie pomylone. Zdaję sobie sprawę. No ja przede wszystkim zachęcam do tego, żeby odsłuchać bądź przeczytać ten odcinek niejawni, nielegalni OSS Okiem Służb Specjalnych, ponieważ tam wyjaśniam, dlaczego o tak prostych sprawach, o jakich tam mówię, w tak skomplikowany sposób trzeba mówić. Tam się nakłada na tą tematykę nakłada się kilka Kilka takich no, warstw, czego, czego, a w zasadzie kogo dotyczy to, czy ktoś jest nielegałem, czy ktoś jest funkcjonariuszem nielegalnym, bo wbrew pozorom to jest różnie z tym. Dlatego, że nielegał, jak to tak najprościej powiedzieć, mamy kilka różnych rodzajów, rodzajów, rodzajów kogo, czego, rodzajów. Jedno i drugie chyba jest prawidłowe. Tak, o, tak. to miłe. Tak, jest meczy i meczów. O, widzisz, nie wiedziałem. Mecie. A człowiek cały czas jest sobie No tak, jest, faktycznie. Tak, jest. No w każdym razie tutaj chodzi o to, czy mamy do czynienia, z jak głębokim ukryciem danej osoby jego zalegendowaniem danej osoby mamy do czynienia, żeby mówić o tym, czy dana osoba jest nielegałem, czy też prawda, tylko funkcjonariuszem nielegalnym. Ja specjalnie rozdzielam, choć w rzeczywistości często nawet w samych służbach mówi się tak samo na te same osoby, a kiedy się spojrzy na to. Ja teraz y, mówię. No wiesz, o... w służbach będzie pewnego rodzaju też slangi i uproszczenia, a każdy doskonale wie, o co chodzi. No nie? właśnie każdy doskonale wie i czuje, bo jak tylko powie się, że zajmuje się tym wydział taki, no to już wiadomo, że chodzi o, o tego, a nie o innego. No, to tak działa w służbach. Tak było właśnie na przykład w służbach PRL-owskich, tak, w wywiadzie i było wiadomo, że ktoś jest, czy ktoś jest nielegałem, czy może jest nielegalnym pracownikiem wywiadu, czy może jest właśnie agentem bądź agenturą pomocniczą, to od razu było wiadomo. Słowo nielegalny też może być trochę zgubne, nie? Bardzo zgubne. Bardzo no zgubne, strasznie nie lubię, dlatego że trzeba pamiętać, że wszystko, wszystkie te osoby są osobami legalnymi. Ale niejawnymi. I tu mamy tę różnicę. Niejawnymi, ale legalnymi, tak. z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia państwa, dla któremu one ci ludzie służą. Dokładnie. Dlatego, że to, co wykonuje funkcjonariusz wywiadu za granicą, na tym terenie, na którym go skierowano, wykonuje zadania, które mu zlecono, z punktu widzenia takiego kraju, to może być przestępstwo może nie musi ale z punktu naszego, widzenia naszego kraju. To przestępstwem nie jest. No lubią Myślę, się że... czasem niektórzy funkcjonariusze obrażać, kiedy mówię, że zwłaszcza wywiad jest na swój sposób organizacją przestępczą. I to nie chodzi tylko o nasz polski wywiad i to czy cywilny. E, tak, czy... Ale, ale jest to takie dość żartobliwe i bardzo tak, niewosliwe. Tak, oczywiście, ale chodzi Bo... o to, że przecież popełniamy, zdobywając nawet informację, już nie mówię o fizycznym krzywdzeniu, aby tę informację zdobyć, to jednak popełniamy przestępstwo przeciwko systemowi prawnemu innego innego państwa. To znaczy tak się wydaje, tak się wydaje na pierwszy rzut oka. To wcale nie musi mieć ani z prawnego punktu, ani z etycznego punktu widzenia miejsca i nie ma. Najprostsza rzecz na świecie weźmy stan wyższej konieczności jako kontrapunkt ustawowy, czyli że ratuje się dobro wyższego dobra. Wyższego rzędu kosztem dobra niższego rzędu. Piotrze, tak, nie będziesz u nas rozliczany, jakby jako funkcjonariusz wywiadu. Przepraszam. Ale nie jako... masz być z czego rozliczany, ponieważ nie popełniasz, rozumiesz? Tak, jasne, ale na przykład, jeżeli byś coś buchnął Niemcom, rzucam, tak no to dla nich oczywiście będziesz osobą, która karnie powinna za to odpowiedzieć. Nie? Ja powiedziałem kontrapunkt. Kontraty powinno być, tak. No właśnie kontraty podstawowe <laughs> Ja teraz tak, 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 tak. Mówię, co ja powiedziałem? Spokojnie. Nie byłem Ty, pewien. Jak mawiał klasyk, pozdrawiamy pana, y, pana premiera. Tylko ten, co nic nie robi, nie popełnia błędów. A to zdecydowanie. No. Ten, kto zawsze w miejscu stoi, nie pomyli nigdy drogi. <noise> Ale z drugiej strony ziemia się kręci, nie? Więc i tak się przemieszczasz. No powiedz to tym, którzy twierdzą, że ziemia jest płaska. A widziałem takiego mema ze sklepu jakiegoś ogrodniczego, leżą wory z ziemią, tak dość, dość płaskie, właśnie i było podpisane, a jednak jest płaska. A no to ziemia płaska w takim wypadku jest. No. Piotr, jakaś forma, chęć podsumowania naszego dzisiejszego spotkania, bo nie wiem, na ile udało nam się pewne rzeczy wyjaśnić, a być może namieszać, ale mam nadzieję, że przynajmniej zmobilizowaliśmy. Chociaż jedną osobę do tego, żeby trochę głębiej pogrzebać, poszukać, albo się zastanowić nad pewnymi rzeczami. Ja bym bardzo chętnie wyjaśnił wiele rzeczy, ale zdajesz sobie sprawę też przecież, ile, jaka to jest ogromny zasób wiedzy wbrew pozorom, nawet te podstawowe kwestie. Musimy nad, to podzielić a na tak mniejsze naprawdę części. są to kwestie podstawowe, i teraz jak to ugryźć, jak to zjeść. Jak ty mi powiedziałeś, jaki masz pomysł na, na ten odcinek. No mnie to przeraziło, bo oj, mówię z jednej strony super, fajnie, bo to jest bardzo ważna rzecz, żeby ludzie wiedzieli, żeby tego różnego rodzaju, nie chcę powiedzieć obrażająco, no takie niefrasobliwe różne stwierdzenia w przestrzeni medialnej na temat tego, czym wojna informacyjna jest, czym mamy do czynienia, i to wszystko, co nas atakuje, że to jednak jest inaczej. Wiesz co, ja jeszcze bym na jedną rzecz bardzo chętnie zaprosił, jak kiedyś. Nagrałem też taki odcinek, zaraz, zaraz sobie przypomnę, on dotyczył, on dotyczył Chin i wojny informacyjnej tam trochę jest na temat, na temat tego, jak to w Chinach wygląda. Czy to było informacyjne kung fu, bodajże tak, tak, tak śmiesznie nazwałem to. Już patrzę chwila, bo już wszedłem sobie na internet. Tak, informacyjne Kung fu. Ja, jeżeli ktoś jest zainteresowany właśnie szczególnie tymi, jak Chińczycy rozumieją wojnę informacyjną i, i operacje psychologiczne, czym jest broń informacyjna z ich punktu widzenia, to naprawdę w bardzo fajny sposób dodatkowo, że tak powiem, uzupełnia te odcinki, o których mówiliśmy normalnie dzisiaj. Piacze, to zróbmy takie małe podsumowanie, że ten dzisiejszy odcinek, który jak to powiedziałeś ładnie Cię przeraził, a właściwie założenia do niego niech będą punktem wyjścia do kolejnych nastu odcinków naszych rozważań. No Jeśli tylko ktokolwiek będzie chciał nas słuchać, a nie, i to tym, już to, to, to już mówiłeś ostatnio, a ja wtedy powiedziałem, że będziemy sami się słuchać najwyżej. Będziemy się sami słuchać, ale już wiem po ostatnim, że słuchamy o nas. Suchają, słuchają, słuchają, cieszę się bardzo. Nie wiem, jak to podsumować, podsumuję może tylko tak. Wojna informacyjna jest, możemy od niej uciekać. Albo możemy ją poznać. Ja proponuję poznać, bo naprawdę to nie jest wiedza tajemna. Wiadomo, jak to działa. To można rozebrać na elementy pierwsze i można naprawdę zrozumieć, w jaki sposób jesteśmy atakowani. Nasze mózgi, nasza percepcja, bo to tu nas atakują cały czas. To nie państwo atakują, to nas atakują, a w ten sposób atakują całe państwa. Niech podsumowaniem będzie to, że. Nie chcę powiedzieć, że najważniejszym elementem, ale bardzo ważnym elementem każdego systemu bezpieczeństwa narodowego, a właściwie budowa tego systemu zaczyna się od nas samych. Od nas samych? I w tym przypadku zdecydowanie tak powiedziałeś dzisiaj, że ludziom się wydaje, kim ja jestem, żeby być celem dla jakiejś służby specjalnej czy dla jakiegoś państwa. No właśnie, każdy z nas celem jest. Przy mikrofonach dla Państwa dzisiaj gawędzili Artur Dubiel oraz kapitan w stanie spoczynku Piotr Herman. Dziękuję bardzo. Bywajcie zdrowi, bywajcie bezpieczni. Do usłyszenia. Kieruj się w stronę podcastu na celowniku. Wszystkie odcinki podcastu na celowniku dostępne są w platformach podcastowych Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, a także w serwisie YouTube. Zapraszam również do wspierania podcastu na celowniku w portalu Patronite pod adresem patronite.pl. Ukośnik na celowniku.